On gdzieś pracuje tu w polskim radiu, Darek Radiowiec, no. Ale ludzie tak nie za bardzo chcą chodzić na te wernisaże, bo rzeczywiście są zniesmaczeni, jak takie te mędy przychodzą. I on mówi, że to uważaj na tych bezdomnych takich różnych, uważaj, bo to... Ja mówię, słuchaj, tutaj też Janek Witek był taki, co tu Przybyłowicz koczował trochę, myśmy go przepędzili nad Wisłę. No to Janek Witek był wszędzie pobity. Ale za co? Widocznie za pyskowanie. W Caritasie pyskował na Lubelskiej, u Palecznego pod pałacem, tam Święta Marta pyskował i tego. Taka Beatka chodziła kiedyś, ona z Wołomina pochodziła i ona stawiała kiełbaski, takie różne ten, ale już potem, jak myśmy tak razem chodzili, to ona już tam niechętnie pokazywała, że ona tam nie stawia i do tej Świętej Marty raz weszła. I coś tam, jednemu coś tam gadała, a on do niej mówi, a chcesz pierdol? No do tej Beatki. A ona do mnie, ty słuchaj, zobacz, co on do mnie powiedział. Ja mówię, no i po co ty sama jeszcze to rozmuchujesz? Odwróć się, patrz się gdzie indziej, bo ciebie zaatakują ci bezdomni. No. No dobrze, to czyli, że widzisz, trzeba uczyć się dyplomacji i... szybkiego działania. Szybkiego działania. A niestety to jest nieprawdą, że tam są niebezpieczni ci uchodźcy, tylko sytuacja sama z siebie. Okazuje się, że śmierć czynią ci, którzy tu mieszkają, czy w Londynie, czy gdzie na stałe.